Co tam u Łukaszka? Dzień dobry! O, dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Buzia. Trzymam go. Jak tam wyspany? Fantastycznie, byłem już w toalecie, w supermarkecie i robię herbatkę. Dogrzewam się, bo... Zimno. Zimno, włączyliśmy przetyleczką, ja włączyłem Webasto, jeszcze kolejny dzień z rzędu, bo jest tak zimno rano, że no, wymaga to dogrzania. Kawusia jest almost ready. Zrobisz mi spojrzenie... Na tą spadającą wędlinę? Papryka tylko dla Kasi, bo Łukasz nie lubi. Nie może jeść, a nie to, że nie lubi. Nie może. To jest najważniejsza rzecz z Polski. Majonez. Sorry, bez filmu. Ale polski majonez nie równa się żadnemu innemu majonezowi. To prawda. Mamy zapas na szczęście. Zawsze ze sobą. Za granicę zabieramy. Dziś w ogóle jest dzień, w którym będzie przeprawa promowa. Jedziemy na Skandynawię. Jesteśmy oboje podekscytowani. Ale tak dobrze podekscytowani. No, ja już nie mogę doczekać. Ja też. Bardzo się cieszę na Skandynawię, na te piękne krajobrazy i możliwość spania wszędzie. Wszędzie możemy spać. Bez problemu, bez przypału. I drogi za darmo w Finlandii. Autostrady, wszystko za darmo. Mamy też wielką listę poleconych miejsc od znajomych Łukasza. I naszych widzów. I od naszych widzów, także będzie fajnie, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że czasu starczy na Norwegię i Szwecję. No. Właśnie wjeżdżamy na check-in. Na prom, do Helsinek. Tak, jesteśmy bardzo podekscytowani. Tak, nawet lekko zdenerwowani. Tak. Się nic nie zapomnieliśmy, czy wszystko jest ok. Aha, jeszcze nie wpuszczają w ogóle. Tu jest nasza brameczka. A chcieliśmy być pierwsi, bo wyczytaliśmy, że kto pierwszy, ten lepszy i weźmie wtedy prysznic. Tak, więc mamy przygotowane. Także musimy wyprzedzić prawdopodobnie tych gości z tamtych ciężarówek, z tirów, bo podobno oni zawsze właśnie lecą pierwsi do kolejki, a my tym razem chcemy ich wyprzedzić, dlatego jesteśmy sporo wcześniej. Tak. No i tyle, zobaczymy, czy nam się uda. Chyba jesteśmy gotowi. Kupiliśmy zapas jedzenia. Zapas napojów, w tym alkoholowych również, bo podobno właśnie alkohol jest najdroższy w Skandynawii. No i nasz plan zakłada, że nie będziemy w ogóle wydawać na spożywcze. Zobaczmy. Wiadomo, że może się to nie udać, ale byliśmy w sumie chyba cztery albo pięć tur zakupów zrobiliśmy w sumie. Także naprawdę jesteśmy obładowani, mamy... Daliśmy kilka tysięcy złotych na to, może nie kilka, ale na ze dwa, co najmniej, trzy. No, możliwe, razem z alkoholem, możliwe. Na lądowisku dla helikopterów. Stare miasto na Stalinie. Tutaj dzielnica banków. A ja stoję na ostatnim piętrze, 12 piętrze tego statku. Na tarasie. Restauracje i wszystkie kawiarnie, puby to jest drogo. Jak na nasze polskie złotówki przelicznik jest to drogie, ale może też tanio. No, my ekonomicznie to wszystko podeszliśmy do całej tej wyprawy. Wrzuciliśmy swoje jedzenie i swoje picie. Helsinki! Napływamy, przypływamy, przybywamy.
entuzjazm, podniecenie, radość. Jak ci minie podróżka, ta Żyńciu? Świetnie. Co porabiasz? Piszę artykuł. Spokojnie, prawda? Tak, ale spokój sobie cenię ostatnio bardzo. Cała podróż jest bardzo spokojna, pogoda jest pochmurna, jest bardzo pochmurnie, jest tak po prostu, no spokojnie, cisza, spokój, ten statek płynie bardzo powoli, nie ma żadnych drgań, nie ma żadnych, jak to się nazywają takie fale, nie buja tym statkiem, jest, no chce się spać człowiekowi, no tylko że jedyne co jest, to jest problem, to jest zimno, bo jest wszędzie klimatyzacja włączona, oprócz czego na zewnątrz jest też chłodno, więc siedzę w kurtce. Bez mi chłodno. Normalnie, zwyczajnie jest mi pierwszy raz w tym roku zimno. Dopływamy do Helsinek. Helsinki to jest stolica Finlandii i jest to nasz 11 kraj na liście. Dzisiaj w końcu udało nam się iść na Freewalk Tour, czyli na wycieczkę, która jest za darmo oprowadzona przez miejscową osobę. Chodzimy po Helsinkach, no i słuchamy ciekawostek. Teraz jesteśmy właśnie w bibliotece, która ma bardzo fajną architekturę. Chodzi głównie o to użycie światła dziennego, no i o te okręgi. Ciekawą informację. Otóż prawie każdy Fin mówi po szwedzku, ponieważ no, kiedyś to były tereny szwedzkie i większość ludzi też mówi po angielsku z uwagi na to, że oni oglądają telewizję tylko w języku angielskim z napisami angielskimi. Nie mają takiego dubbingu jak w Polsce, że wersje amerykańskich filmów są po polsku, są tylko po angielsku. I w ten sposób naturalnie, samoczynnie się wszyscy, dziadki, młodzi, dzieci, wszyscy się uczą angielskiego. Ciekawa informacja. Część Finów, którzy mieszkają na północy, bliżej właśnie granicy ze Szwecją, oni natomiast mówią tylko po szwedzku, w ogóle nie znają fińskiego. Także nie wszyscy mówią po fińsku, ale no spoko, spoko. Bardzo ciekawy trip, to jest w ogóle niesamowite. Żałuję, że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, bo to jest tak napakowane ciekawostkami, że hej! Chodzimy właśnie na market, bardzo stary market spożywczy, gdzie są rybki, jedzonko, wino, szampany, zaraz. To jest słynne miejsce, o którym mówił nasz pan przewodnik. Miejsce, w którym sprzedają tylko zupy przepyszne. Są trzy rodzaje. Dzisiaj zupy, duża, wielka, mińska, do tego jest kawałek pysznego, ciemnego, ichniejszego chleba. No i jest lanczyk. Wszystko about Helsinki. Wszystko about Helsinki.
Helsinki is my home. Kiedyś jak sprzedamy vana, to właśnie kupimy sobie takiego miniaczka. Malutkiego i będziemy nim jeździć po Polsce. Kawy przez nikt nie wierzę. Nie wiem, czy kupili ani. Ja też nie wierzę. Pan powiedział, że... Pan przewodnik powiedział, że Finlandia ma największe spożycie kawy w całej Europie. Myślę, że sam Londyn. Nie jestem przekonany co do tego, bo a sam Londyn podejrzewam, że zużywa więcej niż cała Finlandia. Ale... Niech w to wierzy. Ceny są szokujące po prostu. 7,50 za zupę. W innym miejscu widzieliśmy 10,90 za miseczkę zupy. Zupy dnia to nawet nie była jakaś wymyślna zupa. Ceny są z kosmosu. Taki lunch, który kosztuje w Londynie 5 funtów, tutaj 15. Lunch ma z takiej budy, nie? Na markecie. Bardzo drogo, bardzo. Jesteśmy? Jesteśmy pod synodem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. A nie soborem? Soborem. Synodem. Jesteśmy pod soborem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Helsinkach. No, zobaczmy, jak wygląda środek. To jest katedra w Helsinkach. Jest to miejsce najwyżej położone w Helsinkach. Nie ma żadnej wyższej budowy niż ta katedra. W sensie wyżej położonej. Jesteśmy właśnie na małej wyspie Kłonerz do Helsinek i jest tutaj skansen i całkiem spoko rzeczy są. Pokazane są stare finlandzkie domy, w których dawno, dawno temu mieszkały rodziny. Wyglądają one tak. Są wszędzie wytyczone ścieżki, łazienki, miejsce na imprezy, w sensie takie festiwalowe, restauracja. Bardzo ładne spacerowe miejsce. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale zaraz sprawdzę na tablicy, także jeśli ktoś tu będzie i będzie akurat nocował w okolicy, a pobliski parking jest na Park for Night, koniecznie trzeba tu zajrzeć. Prowadzi tutaj bardzo ładny mostek. No i całość jest pokryta drzewami, jest tak jak w parku, także przyjemne na spacer albo na bieganie rano. Malusieńki kościółek. Ta wyspa to Seure Saari. Tu jest nazwa.
I można też tu przypłynąć promem. Promem z rynku. Z centrum. Siedzi Łukasz.